Dzień dobry. To chyba moja najdłuższa przerwa, odkąd pamiętam, od YouTube'a. Powiem Wam, dlaczego była ta przerwa. Będzie dzisiaj vlog o powrocie do keto, o planach i przede wszystkim dzień jedzenia, czyli to, co wiele osób lubi najbardziej. Zapraszam po inspiracje na keto przepisy sezonowe. A co ty tu robisz z tym butem? Co? To nie była przerwa planowana. Natomiast tyle się przez wakacje zadziało i przede wszystkim też były wakacje i dzieci były w domu, co jest dla mnie, osoby pracującej z domu, dość dużym utrudnieniem. Natomiast mieliśmy po prostu wesela, chrzciny, imprezy rodzinne, a pomiędzy rotawirusa, chyba koronawirusa, choroby. Ja dwa razy sama z tego chorowałam po dzieciach już, jak one wyzdrowiały. I jak już wszystko myślałam, że wróciło do normy i wracamy do jakiejś normalności, to jeszcze Stefan, mój syn, złamał rękę. Więc naprawdę działo się dużo, łącznie oczywiście z ząbkowaniem, nieprzespanymi nocami itd., itd. I przekonałam się po raz kolejny, że wszystkiego nie przewidzę. Natomiast też nie ukrywam, bo tego się uczę już od jakiegoś czasu, odpoczywałam tak pomiędzy chorowaniem, gorączkami, lekarzami, szpitalem i tak dalej. I to też, tego się nie wstydzę i z tego się naprawdę cieszę. Jestem dumna, że już coraz lepiej mi to idzie. Natomiast wróciłam i nie wiem, czy tęskniliście, ale ja tęskniłam za tym nagrywaniem dla Was, regularnością, publikowaniem kontentu. I dzisiaj dlatego właśnie chciałam Wam pokazać moje ketożarcie. Ponieważ przez kilka tygodni na keto nie byłam. I na początku czułam się dobrze i u mnie to jest standard, ale później zaczęłam się czuć gorzej i myślę, że też odporność mi spadła i dlatego podłapałam trochę chociażby rotawirusa, czego się w ogóle nie spodziewałam i po prostu żygałam jak kot przez jeden dzień. Więc wróciłam do keto. U mnie to te powroty są naprawdę szybkie i też o tym pamiętajcie, że jeżeli już byliście na keto, to nie trzeba robić takiej stricte ketoadaptacji długiej, bo ja już po dwóch dniach miałam ciała ketonowe 1 mmol i glukozę też w okolicach 70-80. Także u mnie to jest szybko, a tak naprawdę nie liczyłam tego dokładnie. Myślę, że węglowodany netto to były na poziomie pomiędzy 30 a nawet może 50 gramów są cały czas, bo mamy owoce sezonowe i ja po prostu nie wyobrażam sobie nie wyjść do ogródka i nie jeść tych owoców. Zresztą jak nie byłam na keto, to też raczej był low carb, natomiast jak były jakieś imprezy, to nieraz pojawiło się jakieś ciastko, więcej węglowodanów. Parę razy zrobiłam risotto, które dawniej uwielbiałam, więc chyba ze dwa razy wpadło risotto. Natomiast ogólnie to jest low carb, tylko rzeczywiście jest więcej owoców, bo my tutaj mamy sad, mieszkamy praktycznie, mamy dom w sadzie, można by powiedzieć, i mamy buróweczki, maliny, jeżyny, poziomki i w ogóle wszystko. I z tego teraz po prostu korzystamy i właśnie takie przepisy Wam chcę pokazać. Także śniadanie trochę na słodko. Ja teraz też wróciłam do aktywności fizycznej i rzeczywiście więcej się ruszam, także wszystko naprawdę, trzymajcie kciuki, ale idzie w dobrą stronę u mnie. Więc takie bardziej właśnie białkowe śniadanie z dodatkiem odżywki. Coś na słodko i też to coś na słodko u mnie rzadko się zdarza, żeby było kaloryczne, a tym razem jest ten deser trochę kaloryczny, dlatego też już nie dokładałam do tego kawy kuloodpornej, bo nieraz teraz sobie robię taką kawę kuloodporną, zazwyczaj z MCT, z kolagenem, ale tym razem do tego była sama czarna kawa, bo jak już mamy tłuszcz, to nie dokładajmy jeszcze do tego koniecznie tej kawy z tłuszczem, bo po prostu przesadzimy z kaloriami. I na kolację, na obiadokolację, w zasadzie grill u nas był. I to nie jest tak, że jest sezon na grilla, więc my cały czas grillujemy, bo grillowaliśmy może trzy razy. Ja ogólnie nie lubię tego smrodu grilla i wolę coś zrobić na grillu elektrycznym. Ale tym razem postanowiliśmy takie zakończenie sezonu, zakończenie wakacji, zrobić sobie tego grilla, więc też wpadł grill. I do tego bardzo szybka sałatka z pomidorami z ogródka. Zresztą sami zobaczcie. Thank you.
Część produktów, które użyłam do przygotowania tych potraw, są z firmy Biketo, z której ja osobiście jestem bardzo zadowolona i korzystam z ich produktów. Jeżeli macie ochotę sobie je zakupić, spróbować, to w opisie filmu znajdziecie link z kodem rabatowym na bezpłatną dostawę. Także ja wróciłam do keto i czuję się z tym bardzo dobrze i czuję się taka zaopiekowana, że się sama sobą zaopiekowałam. Dajcie znać, co u Was, jak wakacje minęły i jak tam w ogóle na pewno wracają keto Q&A, także możecie nowe pytania oczywiście zadawać. Ja się postaram do wszystkich, na które nie odpowiedziałam, tych najważniejszych sobie je uporządkować i odpowiedzieć w kolejnym Q&A. I mam też w planie nowości, ale że już mnie życie nauczyło, żeby za dużo nie planować, to jak po prostu się pewne rzeczy pojawią, będą pojawiać w naturalnym dla siebie rytmie, to się będą pojawiać i będę się tym z Wami dzielić. Dajcie znać, moi drodzy, w komentarzu, co tam u Was słychać. Mam nadzieję, że wszystko dobrze. I cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam ciepło, cześć!